Cześć, tu Ernest! W tym filmiku wyjaśnię wam, co takiego wczoraj się wydarzyło. Gdy wszystkie zegary w świecie chorych odliczyły swój czas, to rozpoczęło się największe w tym sezonie wydarzenie, które będzie jego definicją, tak jak kostka dla sezonu 6. Event rozpoczął się od zniknięcia ostatniego półmyka na zegarze Króla Lodu. Król Lodu wtedy już pełen sił zniszczył swoją barierę, aby następnie wykorzystać swoje zebrane siły do wyzionięcia z wody ogromnego ducha, którym sterował, aby wywołać ogromną chmurę śnieżną, którą następnie posłał w stronę naszej wyspy. Tak jak to przewidzieliśmy, śnieg pokrył całą mapę, nawet pustynię. Król Lodu wykorzystał też moc kostki do rozpoczęcia inwazji lodowego Legionu. Jest to powtórka z rozrywki, która była w Halloween. Zombiaki są tak samo irytujące, ale dropią za to cenny loot oraz dają kewa. Niestety nic więcej do tego nie mogę o nich powiedzieć. Bez przerwy się one do nas przyczepiają, każdy co gra ma 200 punktów zdrowia i niszczą one struktury graczy. Doczekaliśmy się jednak nowego rodzaju pustaka. Jeden z nich może teraz rzucać śnieżkami, ale rzadko co trafiają. Na szczęście, zombiaki nie dobijają graczy, bo wtedy to byłaby już przesada. Najgorsze jest jednak to, że wszystkie tryby ze śnieżną mapą oraz zombiakami są wymuszone. Z klasycznych trybów na ten moment są dostępne tylko oddziały. Poza tym, do gry wyszły wyzwania burzy lodowej. Zadanie w nich mamy walczyć z lodowym legionem. Bies na przykład to te najsłabsze pustaki, a członkowie lodowego legionu to każdy rodzaj pustaka. Wyzwania będą odblokowywane w parach co 2 dni. Za wykonanie ich wszystkich otrzymamy niezłą lotnię. Cały event będzie trwał w sumie 10 dni. Poza pustakami, do gry powróciła też kusza, jako najlepszy sposób na zombiaki. Kusza ma nieskończoną ilość amunicji zapasowej, a do tego zadaje zombiakom duże obrażenia. Graczom za to zadaje 40 punktów obrażeń w ciało i 60 w głowę. Co ciekawe, wokół spanerów pustaków tworzy się mgła, która znika, jeśli zniszczycie ich bryłę lodu. Na niebie za to lewitują tajemnicze czarne płaty. Jest to prawdopodobnie błąd graficzny, albo to coś, co zsyła na mapy bryły lodu. Bunkier za to? No nic się z nim nie stało. I to w sumie tyle, ile musicie wiedzieć na temat tego eventu. Tych, co minęła cała akcja, zapraszam do tego zapisu z live'a, gdzie jest ta akcja moja i Kucego na żywo w grze. Tutaj za to poznacie postać, która skrywa się pod nazwą Zawieja. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.